Uwaga! Niebezpieczeństwo. Cysterna wypełniona prawie 20 tysiącami litrów benzyny, a w dodatku zbudowana z tworzyw sztucznych. Co by się działo w przypadku wywrotki, lepiej nawet nie myśleć. Ale są ludzie, którzy nie tylko myślą, ale nawet robią wszystko, by to zobaczyć na własne oczy. Wewnątrz nie ma już nikogo. Kierownica zakreśla coraz ciaśniejsze łuki pod dyktando przesyłanych radiem rozkazów. Silnik przyspiesza. Czwarte okrążenie. Piąte okrążenie. Now the sixth. I szóste. Udało się. Ulga konstruktorów. Zawiódł tylko jeden zawór. Na szczęście to tylko woda. Drobny szczegół konstrukcji został zmieniony. Jeszcze próba wytrzymałości na silne uderzenie z boku i drogę. Stanowisko tortur numer jeden. W taki sposób bada się amortyzatory i o dziwo nie musi wcale do tego być użyty samochód. Cztery amortyzatory samochodowe ukryte w wodnych płaszczach po to, by zapewnić im chłodzenie. Siłownik hydrauliczny, który według specjalnego programu męczy je tak, jak gdyby jechały po gładkiej, wyboistej albo wręcz dziurawej drodze. Cztery rodzaje cykli zostały przygotowane tutaj, by sprawdzić skuteczność działania amortyzatorów. Bardzo krótkie i bardzo długie amplitudy drgań. I odpowiednia ilość tych drgań, oczywiście w każdym takim cyklu, cztery bloki tego rodzaju prób. Najgorsze są oczywiście te, gdzie amplituda jest bardzo duża, skoki amortyzatora wysokie, te stosunkowo łagodniejsze. Ze specjalnych czujników dane trafiają do aparatury rejestrującej i w ten sposób ocenia się w ciągu 2 tygodni, męcząc je bezlitośnie po 8 godzin dziennie, czy amortyzator wytrzyma tę porcję kilometrów, którą powinien przejechać w samochodzie, czy też nie. Dodatkowo specjalne siłowniki, które jeszcze zapewniają imitację bocznych obciążeń na amortyzatory. W ten sposób po prostu oszukuje się czas. Oszukiwanie rzeczywistości, skracanie czasu, są to wszystko doskonałe pomysły. Przy czym nie można przecież, każdy uczciwy eksperymentator powinien się zastanowić, że nie można rzeczy wyjmować z kontekstu i badać tylko tam na jeden określony ruch, a spróbować w laboratorium oszukać czas, nie oszukując rzeczywistości. To znaczy odtworzyć wszystkie możliwe ruchy, którym poddana jest maszyna, jak gdyby rzeczywiste. I tu maszyneria ustawiona na 4 siłownikach hydraulicznych, przy czym każdy z nich drga wedle sygnału, który kiedyś przedtem został zapisany podczas prawdziwej jazdy samochodu i w tej chwili gdzieś daleko, w ciepłym pomieszczeniu kręci się taśma rejestratora odtwarzająca tamte warunki, tyle że odrobinę szybciej i w związku z tym tu na polskiej nieprzyzwoitej starej drodze na kocich łbach ten bus przez długie godziny będzie męczony po to, by odpowiedzieć na pytanie, jak zachowywać się będzie nie jeden jego amortyzator, ale całe zawieszenie. Przy czym oczywiście cykl badań jest bardzo skomplikowany i bywają w nim takie przypadki, kiedy lepiej nie znajdować się tak blisko maszynerii. To się odbywa takimi cyklami, ale nie wiadomo, w którym momencie one rosną do takich
Nie wiadomo, w którym momencie kopnie. Rzeczywiście strach tam siedzieć pod tym samochodem. Przecież w tym wszystkim jest pytanie oczywiście. Strasznie muszę przekrzykiwać ten hałas. Czy tego typu symulacja to jest naprawdę odpowiedź? To jest naprawdę symulacja rzeczywistości. To znaczy, czy tego typu badania odpowiedzą na wszystkie pytania, które można zyskać? A ty masz wątpliwości oczywiście. Mam, bo na przykład to drga, ale się nie kręci. Tu na przykład nie pada deszcz. Tu na przykład droga jest jednego rodzaju. Tu na przykład chłodzenie jest inne niż podczas... I tak dalej, i tak dalej. Na to jest bardzo prosta odpowiedź. Otóż takie badanie pozwala zrobić to, co w innych warunkach trwałoby latami. Dlatego, że obliczono na podstawie różnego rodzaju badań i prób, że jazda po drodze tego typu, po bruku, 10 tysięcy kilometrów takiej jazdy odpowiada tyle, co całe życie samochodu, czyli 120 tysięcy kilometrów. A w dodatku, te 10 tysięcy kilometrów można na takiej hydraulicznej drodze przejechać w ciągu ledwie 2 tygodni. Mało tego, można zbadać nie tylko elementy zawieszenia, ale komfort jazdy poprzez czujniki umieszczone na fotelach, zachowanie się tak specyficznych rzeczy jak lusterko. Krótko mówiąc, można zbadać wszystko. A dlaczego w ten sposób? Bo stwierdzono już dawno, że drgania są największym wrogiem samochodu i wszystkich jego mechanizmów. Ja myślę, że mogliśmy to na bezpieczniejszą odległość. Ideału nie ma, do ideału się tylko dąży. A technokraci potrafią to tylko w jeden sposób. To test na dobroć traktorowego fotela. Już nie wystarczą zwykłe drogi. Drewniane beleczki starannie dobrano tak, by przypadkiem nie było zarówno. Tu obowiązuje prosta filozofia. Jeśli wytrzyma to, to wytrzyma i to, co normalne. Ciężarki to symulacja rowerzysty. Konstrukcja ma służyć 6-latkom. Jasne więc, że obciąża się ją ciężarem 12-latka. Oficjalnie test opracowano na 100 godzin męczarni. Prywatnie z własnej inwencji laboratorium zwykło wydłużać czas badań 5-krotnie. Test typu zrób coś, żeby ta opona nie wytrzymała. Bo maszyna przeznaczona jest do prac leśnych. Tam wszystko może się zdarzyć. Choć wątpliwe, by nawet tam trafiła na drogę tego rodzaju. Dziecięce instynkty zniszczeniowe tu dopiero mają pełne pole do popisu. Specjalna testowa droga została zbudowana zgodnie z hasłem "Spróbuj złamać zawieszenie". Wygląda to trochę jak zły dojazd do placu budowy, ale każda górka i każdy dołek zostały dokładnie zaprojektowane. Kierowców tu nie należy żałować, zmieniają się co 10 okrążeń. Choć po części ze względu na kręgosłupy kierowców doświadczalnych, coraz większe znaczenie ma ta właśnie metoda. Każde koło ciężarówki jest tu uzbrojone w kilka czujników. A każde uderzenie, każdy wstrząs pozostawia magnetyczny ślad na taśmie rejestratora. Jeździ się po wszystkim, tak by na taśmach powstała obszerna biblioteka nawierzchni. Na marginesie, drogowcy mogą się tu rumienić ze wstydu. A potem nagranie odtwarza się w ciszy i spokoju laboratorium, starym zwyczajem odrobinę podkręcając moc. I w ten sposób w jednym laboratorium można mieć do dyspozycji wszystkie tory testowe świata, ale to już znamy.